Lipca świadczenie 500+ jest przyznawane na każde dziecko. Dziś zapytam mieszkańców Cieszyna, co sądzą o tej formie pomocy. Jak nie się... mam ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego. Nie. A co pan myśli o tym pomyśle? Jakby była szansa, to bym walnął sześcielaczkę. Uważam to jako dobry kierunek. Wydaje mi się, że warto wspomagać rodziny. Czy do końca, żeby tak wszystkie, no są zawsze jakieś niuanse, tak? Są jakieś, powiedzmy, grupy społeczne, które też zostały w jakiś sposób pominięte, ale pomoc państwa w tej chwili idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja jestem za tym. Świetnie, że dostali, tylko lepiej jakby dostawali pracę, nie? Za którą by mogli godnie żyć. No, świetny pomysł. Na pewno są plusy i minusy tego. Uważam, że są rodziny, które naprawdę tego bardzo potrzebowały i na pewno ich to wspomogło, ale są osoby, które w złym kierunku wykorzystują te pieniążki, ale to już oddzielny temat, że tak powiem, ale jest to na pewno bardzo dobry pomysł. My uważamy, że słusznie, że wprowadzili te 500+, bo jest to na pewno duża pomoc dla rodzin, które były niedoceniane przez wiele lat. Z jednej strony to jest potrzebne, nie oszukujmy się, bo też są biedne rodziny, które nie mają pieniędzy. A z drugiej strony, no, przydałoby się jakoś to też zrewolucjonować, coś takiego zbudować, coś, co by miało ręce i nogi, bo no, jak każdy dostanie plus 500, no to co z tego też będzie, nie? No, bogata osoba dostanie plus 500, biedna tak samo, no coś tu jest nie halo, no, to albo dostawają, biedniejsze osoby dostawają inaczej, bogatsze dostawają też inaczej. No, w tym momencie, no nie wiem, co panu mam powiedzieć, bo to jest tak ciężkie pytanie. No, z każdym kraju na zachodzie dostawają ludzie dotacje, tam jakieś tam plus 500, tam mają nie plus 500, ale powiem sobie plus 500, jakieś tam inne. No dostawają, no każdy dostaje, nawet rodziny, które nie pracują. Więc myślę, że to jest coś innego, no. Tu bardziej się trzeba martwić o to, żeby społeczeństwo żyło, a nie o to, co będzie. Będę wnioskował o 500+ na psa, bo ja mam dwa psy, akurat ze schroniska jednego wziętego, także uważam, że 500+ na każdego psa powinno być. Przynajmniej na tego wziętego ze schroniska. No, szczerze powiedziawszy, to średnio mnie obchodzi, bo pochodzę z Czech. Tak kwestia, ale bardzo fajnie macie. Nam potrzeba więcej dzieci, to na pewno. Bo im będziemy starsi, tym będziemy więcej płacić podatku, bo będzie mniej dzieci. A nas powinno interesować bardziej to niż plus 500. A plus 500, no to jest taka zakładka. Dostaniemy plus 500, a w następnym roku dostaniemy marchewkę za 40 zł za kilo. Albo 50, tak jak pietruszka, nie? To są rzeczy, które... Trzeba jeść, trzeba kupić. No idzie się coraz drożej, następnego roku ma być jeszcze drożej. To plus 500 nie uratuje nikogo. To chyba by musiało być bardziej, nie wiem, albo dadzą plus 500 i ceny po prostu zniżą, bo jak dadzą plus 500, to ceny podwyżą, no to jest nielogiczne dla mnie. No to jest, powiem panu, moim zdaniem głupota. Ja generalnie jestem przeciwko 500+. To nie jest dobry pomysł. Lepszym pomysłem jest, nie wiem, jakieś dodatki do pracujących osób. Lub obniżenie podatku oczywiście. No myślę, że to jest dobry pomysł, z tym, że należałoby to w jakiś sposób rozgraniczyć, nie żeby wszystkie osoby dostawały, tylko w zależności faktycznie od dochodu i od potrzeb rodzin. Nie? Także... 1000 złotych, co to jest 1000 złotych? Nie oszukujmy się. No. A jeszcze wypłaty polskie to są takie duże, że niektórzy zarabiają i wszyscy mówią, że przeciętna to 4000, a przecięta tak naprawdę to 2000, a za 2000 to pan profesjonalnie nie kupi w inne, porównajmy, nie wiem, Niemczy czy Holandię, 2000 euro, 2000 zł. Pan kupi, pojedzie do HM-u, tam ma pan cenówki, tak samo chyba w Pepco jest, cenówki w euro też są też tam. I to kosztuje 7,99, a w Polsce pan płaci 28 zł, a zarabiamy tak samo, no to jest trochę niepojęte. Osoby z zachodu tu przyjadą, o, tu jest nawet tanio, ale osoby, które tu pracują, to nie mają tanio. Jak państwo widzą, sonda na temat 500+ przyniosła rozbudowane odpowiedzi wśród mieszkańców Cieszyna. A wy, jak sądzicie, zapraszam do komentowania.